Hejka, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik taki o latarce kupionej w Biedronce za dosłownie, nie wiem, 10 zł czy jakoś tak. Latareczka kupiona w celu, żeby sobie ją zamontować na przykład do hulajnogi. Tutaj jest taki specjalny uchwyt, gdzie się montują na kierownicy czy tam bądź innym miejscu. I co wam powiem? No, bardzo fajna latareczka, malutka, poręczna. Ma tutaj takie domocowania na pasek, gdzie możemy sobie to gdzieś tam zamontować z boku spodni i tak dalej. Fajnie świeci, trzy tryby działania. Zasilanie, trzy baterie AAA. I co wam powiem? No wiadomo, trzy baterie AAA trzeba jednak co jakiś czas wymieniać, kupować. Pokażę wam, jak to działa. Tu mamy regulację skupienia tego światła. No i tak o, to jest pierwszy, to jest drugi, troszeczkę słabszy ten tryb. No i trzeci będzie miganie, tak? No i tak sobie myślę, kurczę, fajnie by było, żeby ją przerobić na lajonki 18650. Takiego lajonka mogę sobie podładować bez problemu w domu. Kwestia, nie wiem, dwóch godzin, trzech, żeby go naładować do pełna. No i nie musimy tracić pieniędzy na baterię. I tak sobie otwieram tą latarkę. Pokażę wam tutaj, o co chodzi. Otwieram sobie, myślę, kurde, będzie trzeba coś kombinować, jakieś lutowanie kabelków tutaj do środka, nie? Tak wygląda w ogóle sam ten moduł. I pierwszy raz widzę coś takiego, takie rozwiązanie. Tutaj jest w ogóle taki bolec na sprężynę. Dosyć fajnie to rozwiązane jest. Domyślam się, że teraz tutaj miernikiem jakbym zmierzył plus i minus, to by nie było napięcia dopiero po przyciśnięciu. By się pojawiło. No fajnie to jest rozwiązane. No i kurde, patrzcie się na to. Idę po lająka. Patrzę się, minus, plus, ok. Wkładam go do latareczki. Zobaczcie, przepięknie, perfekcyjnie pasuje. Myślę sobie, what the fuck, no przecież tak pięknie być nie może. Jednak może być. I teraz zobaczcie. Ja już mam ją włączoną chyba teraz. Dobra, poczekajcie, jedną ręką kręcę, skręcę to i pokażę wam, jak to wygląda po skręceniu. Patrzcie się, to jest po skręceniu latarka z tym lajonkiem zamiast takiego czegoś. Wiecie co, ja się wybiorę do Biedronki, kupię jeszcze sobie dwie, będę miał zniżkę 50% na zapas, bo to jest po prostu coś pięknego. Teraz ta latarka, nie dość, że jeszcze mocniej świeci. Kurde, widać różnicę. Popatrzcie, jakie to jest mocne światło na jednym lajonku, nie? Teraz jest chyba... Aha, czyli teraz jest tryb najmocniejszy. Tryb słabszy. I tryb migający. No, perfekt. To jest według mnie idealna latarka. Taka... No... Poręczna, nie? Bardzo jestem zadowolony z tego. No i się cieszę. No cieszę się niezmiernie. Naprawdę tak się cieszę, że tak pięknie pasują tutaj lajonki do tej latarki, że jestem w szoku. Takie rozwiązania powinny być wszędzie. To oczywiście idzie w podstawkę. Ale tego nie będę wyrzucał, ponieważ tu jest bardzo ciekawie to rozwiązane. I co? No i mam teraz możliwość ładowania tej latareczki, albo nawet wymiany na drugi akumulator sprawny. Jeszcze poszukam sobie jakieś inne akumulatory. Teraz tutaj rzuciłem, nie pamiętam dokładnie jaki, ale wrzucę porządny akumulator, który będzie tak długo trzymał, że podejrzewam, że tydzień czasu na jednym ładowaniu bez problemu mi ogarnie tą latarkę. Także to tyle, 5 minut
Powiedzcie, co o tym sądzicie. No, są latarki świetne, takie małe. Z kumplem sobie w pracy rozmawiałem na temat latarek właśnie i no naprawdę są fajne, fajne latareczki, które też, że też kosztują, nie? Według mnie, jeżeli chodzi o cenę i jakość tego tutaj światła, to jest perfekcyjnie. Perfekcyjnie, nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń do tej latarki. Polecam wszystkim, taka biedronkowa latareczka. Naprawdę fajnie świeci, sprawdziła się na hulajnodze, jak było ciemno, fajnie mi oświetlała drogę, lepiej niż wbudowana lampka od hulajnogi, o wiele mocniej, naprawdę. No i plus, że właśnie mówię, można sobie ją wyciągnąć, zamontować gdzieś tutaj z boku na pasek i używać jej gdzieś jeszcze w terenie. To tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.